przykład poznałem pana świętej pamięci Jana Kulczyka, któremu zadałem pytanie, to dzisiaj się niektórzy śmieją, nie chodzi to po szkole, czy 1 milion trzeba ukraść? Więc ja straciłem mamę, ona zmarła na raka mając 5 lat. Dlaczego w wieku 8 lat potrafiłeś pomagać ojcu w biznesie, a tak wiele lat nie miałeś swojej działalności? Zarabiało się, nie wiem, 1500 zł, a ja dostałem 8, nie? Dodatkowo 19-20 lat, robią sobie filmiki, ile mają na sobie kasy ubrane, nie? I tam są dzieci, które mają po, nie wiem, 50, 60, 70 tysięcy na sobie torebkami. Mówię, co poszło nie tak? Jak ja miałem buty kupić za 300 zł, to był szczyt, trzeba było robić, za kurde... Za 50. Za 50, ale... I drugie, tu świętej pamięci Kazimierz Pazgan, jeden z najbogatszych Polaków, twórca Konspolu, Potęgi i tak dalej, powiedział, że jego największą taką porażką życiową, o której gadaliśmy, to było to, że prawie nie znał dzieci, że spędził ten czas taki jakby rozwijania biznesu na biznes i zapomniał o rodzinie. Dzień dobry, witajcie, Kuba Midel z tej strony i kolejny odcinek Sukcesu Murowanego. Trzeci, czwarty, być może drugi, dopiero zaczynamy tę serię. Dzisiaj postać ze świata YouTube'owego, której przedstawiać nie trzeba, ale chętnie to zrobię, Łukasz Smolarski z Biznes Misji. Witam Ciebie, Łukaszu. Cześć Kuba, witaj, witaj. Bardzo Ci dziękuję za fatygę. Dzięki, że przyjechałeś do Łodzi. Zwykle ja wybierałem się do Ciebie w tę długą podróż 120 km. Jak Ci się jechało? Jak podoba Ci się Łódź? Super, jechało mi się super. Drogie połączenie jest w ogóle, jak ktoś powiedział, i tak jest. No, Łódź jest na środku, budują drugie metro, jak słyszałem, w Polsce. I jest autostrada. Fajne miejsce w ogóle. Tutaj muszę powiedzieć, że mieszkasz naprawdę w super okolicy. Łódź się zawsze kojarzyła mi ze starymi budynkami, opuszczonymi kamienicami. No i centrum, gdzie się jeździło, Piotrkowska. Tutaj piękne wille po drodze, nowe bloki, osiedla, nie widzimy chyba żadnego starego. I tak przejechałem, mówię, kurczę, no nie znam tej Łodzi, pięknie tutaj macie. Łódź się zmienia. Zdecydowanie tak. Łódź się zmienia. Twój kanał się bardzo zmienił przez ostatnie 10 lat, a nasza Łódź, nasze kochane miasto, jak gdyby podąża tym za Biznes Misją. Totalnie za Biznes Misją. Łukasz, dedykujemy ten odcinek Tobie. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, nie tylko na rozmowę, ale do udziału w Wielkiej Integracji Przedsiębiorców 6-7 stycznia. Dzisiaj nie spotkaliśmy się dla przyjemności. Chciałbym, żebyś wiele sekretów zdradził nie tylko od kuchni, od Twojej pracy, jak to wygląda od środka, ale przede wszystkim jak wygląda ta polska przedsiębiorczość oczami człowieka, który przeprowadził ponad 300 rozmów z najbogatszymi Polakami, z ludźmi sukcesu, z ludźmi, którzy osiągnęli niesamowite wyniki w różnych branżach. Tam trochę pewnie aktorów, sportowców u Ciebie się pojawiło, ale na tym kanale interesuje nas głównie przedsiębiorczość, głównie inwestycje, a dzisiaj najbardziej interesujesz nas właśnie Ty. Łukasz, 10 lat pracy na YouTube blisko, 2014 rok. Jak to się zaczęło? Historia jest długa, ale żeby nie zanudzać, to powiem w skrócie. Najpierw spotkałem się po skończeniu studiów w Nowym Sączu w super szkole, Wyższej Szkole Biznesu Polsko-Amerykańskiej. Zaprzyjaźniłem się z rektorem, założycielem, który też pomógł mi na studiach, załatwiając pierwszą pracę i tak dalej, żeby sobie jakoś poradzić, bo kosztowała, nie miałem pieniędzy na te studia, więc musiałem zarobić, miałem takie ryzyko. Dostałem od kuzyna na pierwszy rok studiów i powiedział, że jak sobie poradzisz, to będziesz, skończysz dobrą szkołę, jak sobie nie poradzisz, to pójdziesz na inny kierunek. Miałem chodzić na odnowę biologiczną z wychowaniem fizycznym, bo po samochodówce wszyscy koledzy szli, bo były tam dziewczyny. Nie mieliśmy dziewczyn, więc mówię, idziemy wszyscy na odnowę biologiczną. No i cud, że się z nim spotkałem, trochę zmienił moje nastawienie, udało się skończyć tą szkołę, no i się często z nim spotykałem i jak ja byłem mega innowacyjny, zawsze przychodziłem i szczerałem mu 30 pomysłów na biznes. Chciałbym zrobić to, taką aplikację, taką. I to było co 2 miesiące, jak przyjeżdżałem do Nowego Sącza z Warszawy, jak już miałem pracę, to mówiłem. I on kiedyś powiedział do mnie, Łukasz, mam kolegę, który jest od Ciebie 25 lat starszy, jak przychodzi, dokładnie mówi tak jak Ty, no stop, rzuca pomysły, nigdy nic nie zrobił, nie? I tak sobie myślę, kurde, no to rzeczywiście siadło to trochę na moich ambicjach, że uznałem, to ja Wam pokażę i spróbuję to zrobić. Uznałem, co robić. I od zawsze miałem Forbesy, jako dzieciak nawet gdzieś tam miałem pana Kluczyka, świętej pamięci na okładce i tak dalej. Mówię, fascynują mnie te osoby. Chciałbym im jakby ich poznać i trochę przekazać tą wiedzę innym. No i tak się zdarzyło, że powiedziałem, wszyscy znają, naprawdę chyba 95% mówiło, że nie ma szans, nikt do Ciebie nie przyjdzie, no co Ty, mieszkam w takim bloku z płyty w Nowym Sączu, lekko można powiedzieć, może nie będę mówił, że patologicznie, ale takie lata 90. takie typowe, więc wszyscy powiedzieli, wybij sobie z głowy głupota. Ja mówię, no może tak, ale tak mnie to ciągło, że spróbuję. No i zacząłem od tego rektora robić te wywiady i tak poszło. Druga rzecz to była taka fascynacja, że na osiedlu wielu moich znajomych miał mega talent, robili graffiti, robili jakieś, nie wiem, grali dobrą muzykę i tak dalej, ale później albo był w najgorszym wypadku kryminał,
albo, no nie wiem, szczytem marzeń był jeździć kurierem i rozwozić, nie ubliżając, bo to jest też super praca, ale mieli talent i go nie wykorzystali. Mówię, kurde, idealnie by się przydało dla takich osób, tak jak mi ktoś pomógł, czyli mówię o tym kuzynie, później szkoła, która rozbudziła pewność siebie, wyjść do tych ludzi, dać im trochę inspiracji i żeby oni też mogli osiągać sukces, biznes i tak dalej. To był ten początek, a drugie, fascynował mnie biznes i ta przedsiębiorczość polska i będąc właśnie na studiach, uznałem sobie, kurde, ja chcę żyć w Polsce, nie chcę jechać, bo miałem ofertę gdzieś jechać na zlewozmywak do Anglii i mówię, mógłbym to zrobić, miałbym super pieniądze, ale nie chcę, ja chcę żyć w Polsce, pokazywać, jak dobrze się tu żyje i pokazywać fascynujące osoby z Polski, które robią duże biznesy. I to było takie motto, które do dzisiaj mi przyświeca, żeby pokazać, jak wspaniałym narodem jako Polacy jesteśmy, jak dużo dobrego robimy i to jest chyba taki początek. Ile miałeś wtedy lat? No wiesz co, to dzisiaj, bo wulkan energii, tak, wulkan to, pomysłów, ile miałeś lat, kiedy co, zacząłeś? 20, jak zacząłem biznes misję, to 20, gdzieś tak 7, pomysł nawet był trochę wcześniej, zanim się do tego ruszyło, przymierzałem pierwszy wywiad, nawet nie wiedziałem, że trzeba mieć mikrofony, postawiłem kamerę, mówię, myślę, że się nagra, później patrzę, ty, ale coś dźwięk nie działa, to a jest z grane. Kim miałeś pierwszy wywiad? Z rektorem Krzysztofem Powłoskim, to jest w ogóle osoba dla mnie do dzisiaj jeden z najważniejszych gości biznes misji, bo dał mi wykształcenie, zmienił w ogóle jakby takie poczucie wartości siebie. O tym gościu można gadać godziny w skrócie. Przedsiębiorca roku Ernest Young, w wielu zarządach, między innymi banków, twórca szkoły biznesu, który stworzył w Nowym Sączu, na końcu świata, gdzie nawet nie ma dróg dojazdowych za bardzo, szkołę, gdzie ludzie byli z całego świata. Ja na grupie miałem ludzi z Nepalu, z Kanady, ze Stanów, z Japonii. I do dzisiaj jest networking, to byli wspaniali ludzie i ja go za to cenię, nie mówiąc, że gościu mając 70 parę lat, dalej iPad, WhatsApp, wygląda jak dla mnie taki Steve Jobs. Jest dopiero innowacyjny i przebojowy gość. Łukasz, wiele pytań. Ogląda nas bardzo dużo ludzi młodych. Mówisz przede wszystkim o fascynacji, ale mówisz też dużo o uczelni, a przed chwilką na backstage'u powiedziałeś, że twoja książka będzie nazywała się... Tutaj możemy zdradzić jeszcze przed chwilą, jest roboczy tytuł zamiast MBA. Bo no to zamiast MBA czy MBA? Powiedz proszę właśnie o uczelni. Ty skończyłeś uczelnię prywatną, biznesową, ja skończyłem państwową. Bardzo źle oceniam te kilka lat. Jak ty oceniasz właśnie, to się nazywa Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu? National Louis University, polsko-amerykańska szkoła. Wyższa Szkoła Biznesowa, Biznesu, National Louis University. Tak typowa jest. Szkoła. Muszę warto ci... było czy nie, Łukasz? Już ci muszę na to odpowiedzieć, żeby ci tutaj jakby to skomentować, że to nie jest pierwsze uczelnie, skończyłem cztery uczelnie i też państwowe, bo było podobne, czyli była, w skrócie powiem, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz. Tak? Tam była informatyka, później był Koźmiński, Akademia Lana Koźmińskiego, przedsiębiorczość, coś zarządzanie. Później była Szkoła Główna Handlowa, Project Management. SGH też? SGH, tak, no przecież kończyłem SGH. I nie tak dawno była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i to już było tylko po to, żeby dostać papier rolnika, żeby skupić ziemię i inwestować. To czego ty nie kończyłeś, powiedz? No tak wyszło, że te szkoły były gdzieś po drodze. I teraz, mówiąc o edukacji, bardzo nad tym ubolewam, bo mam dzieci i chciałbym ich wykształcić i nie ma w Polsce dzisiaj za bardzo dla mnie, może są na palcach policzyć szkół, gdzie mógłbym je wysłać i dlaczego. Państwowe szkoły dla mnie dramat. Cała rodzina mówi, na AGH będziesz miał wykształcenie i tak dalej. Kiedyś tak, dzisiaj kończysz AGH i kurwa masz, przepraszam za przekleństwo, ale masz energoelektronikę, czy jakieś kierunki, czy wydobycie właśnie, nie wiem, tego węgla. I gdzie masz mieć po tym pracę? W Polsce, no nie wiem, może rocznie 20 miejsc pracy, a 20 tysięcy osób to kończy. Totalnie nie robisz tego, co musisz, więc to już jest w ogóle dramat. To co byś zrobił dzisiaj, jako Łukasz, który ma 20 parę lat? Jako dzisiaj właśnie polecam słuchać takich kanałów, jak robisz ty, jak robił ja, bo to jest taka edukacja w pigułce, dlatego chcę taką książkę wydać, nie pokazywać siebie, tylko pokazywać ludzi, którzy mnie wystąpili, zrobić taką pigułkę, bo tu się dowiesz wiedzy, tu i teraz dzisiejszego rynku, jak ty sobie radzisz, jak robisz ten biznes. A w szkole, jak ja chodziłem, no nie wiem, tok nauczania następnego roku był zmianą daty. Nie mówiąc o szkole biznesu, tutaj to jest inny temat. To jest innowacyjna szkoła, która zmiażdżyła, wyprzedziła czasy. W latach 90. miałeś 12 godzin angielskiego codziennie. Codziennie 12 godzin? Przepraszam, teraz to tygodniowo. 12 godzin, gdzie na uczelni państwowej miałeś chyba w jednym roku angielski koniec, nie? Więc ty chodziłeś po tej szkole, miałeś networking, czyli na angielski chodziłeś z kimś innym, mogłeś z innych roków w ogóle, żeby się mieszać, niż na swoją grupę. Miałeś profesorów, którzy mówili, ucz się praktyki, nie ucz się teorii, więc to była szkoła zupełnie inna. Nie wiem, czy pamiętasz, na SGH-u przychodzili praktycy biznesowe. Tak. I to były chyba jedyne zajęcia, gdzie warto było być. Fascynujące. I jedyne, gdzie zostawało się do końca, gdzie przychodził po prostu zwykły przedsiębiorca, tak. Opowiadał, jak to jest od drugiej strony. Także jeżeli mogę tylko od siebie dodać, rzeczywiście SGH do mojego życia biznesowego nie wprowadził nic, jeśli chodzi o
niestety teorię, ale widzę, że tylko to potwierdzasz. A co mówili twoi rozmówcy, ludzie, ludzie takiego potężnego biznesowego kalibru? Jasne. I jeszcze kończąc jeszcze szkołę, bo tu chciałem powiedzieć, tak, że jeszcze w tym Nowym Sączu, co zrobił rektor, on właśnie te osoby praktyków biznesu ściągał do, cyklicznie do Nowego Sącza i tam na przykład poznałem pana świętej pamięci Jana Kulczyka, któremu zadałem pytanie, to dzisiaj się niektórzy śmieją, jak chodzi to po szkole, czy pierwszy milion trzeba ukraść? I to było moje pytanie z sali, ja taki mówię. Dostał od taty, powiedział, że te pierwszy milion dostał od swojego ojca i tak dalej, ale no kurde, poznałem tam gościa, poznałem... A czy ty, Łukasz, uważasz, że trzeba ukraść pierwszy milion, czy nie? Nie, zdecydowanie nie, nie trzeba ukraść i wielu, większy, wszyscy goście, mogę powiedzieć tutaj na pewno, są tego przykładem. Nie ma, to jest jakiś mit, to jest stare, głupie powiedzenie ludzi, którzy często się nie dorobili, czy zazdroszczą tych pieniędzy i chcą powiedzieć, że ten to złodziej ukradł. Dzisiaj można zarobić milion własnymi rękami, nie jest to trudne. I właśnie trzeba oglądać takie kanały, trzeba mieć tą wiedzę biznesową, nie tylko oglądać. Są mnóstwo miejsc, są właśnie gdzieś szkoły biznesu w Polsce, za granicą jest ta szkoła w Sączu, są ludzie. Tak naprawdę to inspiracja jest też od ludzi, bo idziesz gdzieś, nie wiem, na imprezę, ktoś mówi, nie wiem, ja kupiłem to i to, zainwestowałem, mówisz, już ci się rodzi w głowie, nie mam kasy, ale się tym zajmę, może ten temat jakby zgłębię i tak dalej. Nie? Czyli praktyka. Tylko praktyka, tak. A nie sądzisz nawet, że łatwiejsze, chociaż oglądanie niech będzie teorią, natomiast firmę, którą chcesz założyć, czy możesz w takiej firmie się po prostu zatrudnić. W innym mieście u konkurencji podpatrzeć to od zewnątrz, prawda? Zdecydowanie i tak. I to może być lepsze niż czytanie 100 książek na dany temat, bo tam będzie za sucho. Tak, wiesz co, właśnie nawet pytałeś też o to, co powiedzieli goście. Łukasz, zdrowie. Zdrowie. Gratuluję ci 200 tysięcy subskrypcji. Chciałbym naprawdę poświęcić dzisiaj ten odcinek tobie i fenomenowi twojej postawy i biznes misji, że przez te 9 lat, bo tak naprawdę wystrzeliło ci parę miesięcy temu. W tym roku. W tym roku. Ile konsekwencji, ile determinacji, ile wytrwałości trzeba włożyć w projekt? Ja w ogóle nie wiedziałem, czy ty jesteś na etacie, oprócz tego, że robisz biznes misję. Ile lat spędzonych na etacie, ile pracy po pracy, żeby zacząć czerpać jakieś profity z tego, w co wkładałeś tyle lat. Jak ty to oceniasz z boku, Łukasz? Tak szczerze przy rentierze, tak, w cegiełkach, bo to jest sukces ultramurowany. Cegiełka po cegiełce, szpachelka tam jak tam się muruje i tak dalej, jedno po drugim, wiesz, no jesteś chyba najlepszym przykładem, jak dużo roboty, bo to nazwijmy to po imieniu, to jest praca, trzeba było włożyć, żeby dzisiaj mieć właśnie wyniki. No to Kuba, żeby, mówimy skąd sobie to, szczerze, skąd nie? I tak dalej, energię, szczerze, tak. To jest tak. Kurde, będąc małym dzieckiem, to pewnie wiesz i tak dalej, jakby ja straciłem mamę, ona zmarła na raka, mając 5 lat. Mój ojciec, różnie były wtedy policjant i tak dalej, ale no nie było jakiejś takiej w domu prawdziwego, miłości i tak dalej. I, no i była, można powiedzieć, ta bieda, która się dzisiaj mówi trochę, nie? Ja pamiętam, jak ze mnie się śmiali, że jestem gorszy, że nie mam butów Nike właśnie, że no nie wiem, że właśnie do dzisiaj mi utkwiło, jak klasa szła do kina, a mój tata nie dał mi na kino, bo nie miał pewnie wtedy pieniędzy. I ja siedziałem na zastępstwie w innej klasie, oni się ze mnie śmiali, że przyszedłem. Mówię, i ja naprawdę w głowie miałem tak, że ja tak nie chcę żyć, nie? I to jest taka totalna determinacja, taka wyjścia z biedy, nie? I pokazania sobie. I to wtedy, już nie mówiąc, że pierwszy biznes, jak to można powiedzieć, jak miałem 8 lat, jeździłem na giełdę samochodową w Nowym Sączu, był gościu, który wystawki woził za darmo, był hydraulikiem, zjeżdżając do Polski, zbierał różne dziady, wystawiał takie łóżko na giełdzie samochodowej. Mój tata sprzedawał jakieś gaźniki do malucha, do innych rzeczy, więc ja z nim zawsze stałem, już chyba jak miałem 5 lat czy 6. I do tego gościa było łóżko takie i tam ustawiała się kolejka, więc ja wymyśliłem, że oczywiście kupowałem i sprzedawał za 3 złote żelazko jakiegoś tam, nie wiem, producenta. I ja mogłem go sprzedać za 25, tylko była kolejka, więc ja uznałem, że będę do niego dzwonił. On przyjeżdżał 21 dzień wcześniej. I jeździłem w nocy przez pół miasta rowerem, ja to pamiętam, miałem dwie torby na kierownicach na takim góralu, plecak z tyłu i plecak z przodu. I jeździłem w nocy, wybierałem co najlepsze, w nocy jeszcze to czyściłem, to właśnie żelazko było upierdzielone z dołu, nie? Więc ja jakiś tam CIF, pasta sama wtedy była, czy coś czyściłem. Rano wystawiałem stoisko, do niego już była kolejka, ja stałem obok i sprzedawałem mega cenę, nie? I to już dawało mi te pieniądze, takie wyrwanie się, nie? I miałeś lat? No wiesz, to 8-9 lat. Niestety ja wtedy nie miałem żadnej edukacji, bo ja pamiętam, co ja robiłem. Miałem tą kasę od razu do sklepu, słodycze i tak dalej. Nie wiem, i cały czas takie... Ale Łukasz, jak masz 8 lat, to nikt nie ma edukacji, wiesz, inwestycyjnej. Tak, ale to trudno, później... żebyś kupował rejsy na Florydzie, jak miałeś 8 lat. Powiem ci, na czym polega pewnego rodzaju... Dlaczego byłeś zagadką dla mnie przez wiele lat? Dlaczego gość, który jest zdeterminowany,
nie boimy się tego nazywać po imieniu. Ja też zresztą jestem z domu, nawet dzieciakom ostatnio pokazywałem nasze mieszkanie, to aż nie wierzyły, ale no jesteśmy po prostu, zaczynaliśmy od niczego. Miałeś bardzo ciężko. Powiedz mi, dlaczego w wieku 8 lat potrafiłeś pomóc, pomagać ojcu w biznesie, a tak wiele lat nie miałeś swojej działalności? No wiesz, to jest... tyle inspiracji, co ty dostałeś od polskich milionerów, no to też jest jakieś szczęście, możliwość, wypracowałeś to sobie, a tak kurczowo trzymałeś się korpo. Już ci powiem, bo to jest... I chciałbym, żeby to była pomoc dla osób, które trzymają się etatu, trzymają się takiego, ja to nazywam gówno bezpieczeństwo, bo to jest pozorne bezpieczeństwo, kilka tysięcy czy kilkanaście gwarantowanych. Kiedy nagle puszczasz to, ja mam wrażenie, że w momencie, jak ty to puściłeś, bo byłem świadkiem tej twojej przemiany, nagle otworzyło się bardzo wiele drzwi. Dlaczego ten hamulec był tak zaciśnięty przez wiele lat? Wiesz co, to też wynika chyba z małego miasta i z tego, że tam wszyscy pracują, większość na etacie, ten przedsiębiorczość rzeczywiście była taka wtedy może nawet negatywna, że idź sobie, nie poradzisz, tu masz stabilną pracę, idź do tej pracy. I to gdzieś było w głowie zakorzenione, z tym się walczy i tak dalej. I drugie, że no wiesz, ja pamiętam pierwszą pracę, w Sączu zarabiało się, nie wiem, 1500 zł, a ja dostałem 8, nie? I tak sobie, kurde, myślałem, że złapałem Pana Boga naprawdę za no i ja pamiętam, jak wysłali mi pierwsza podróż służbowa do UK-a i ja dostałem Hiltona, później dostałem złotą kartę. Mam w ogóle zdjęcie gdzieś, jak poleciałem do Stanów z pracy i w Mariocie zostałem gościem dnia, bo mieszkałem tam ileś i z defaultami mi to dali. I mówię, i spotkałem Polaków, którzy, kurczę, wynajmują mieszkanie, mi było bardzo to żal i smutno, w 7 osób w pokojach gdzieś mieszkali. Mówię, to ja jestem Bogiem życia, co prawda, mówię, zarabiałem tyle, że nic później nie zostało. Ale to, czy korporacja Cię uwiodła, czy korporacja Cię omamiła, czy dała Ci wygodę, czy dała Ci poczucie jakiegoś bezpieczeństwa? Ja uważam, że to jest tak trochę powiedziałeś, żeby pracować u kogoś, że ja za długo pracowałem na etacie, ale ten etat naprawdę był dobry, bo on jakby też wzbudził moją jakby poczucie pewności siebie, dał jakieś skille, umiejętności, że w razie czego, jak sobie gdzieś nie pójdzie w biznesie, to mam jakąś umiejętność, nie mam nic. Wiesz, zakładam, nie wiem, sklep spożywczy, on mi upada i nie wiem, co robić, nie? Mogę nie mieć pieniędzy. Ja jakby mam jakieś z tyłu zabezpieczenie i to daje mi takie poczucie pewności, że mogę robić to, co chcę. Oczywiście za długo. I to jest tak, że masz te pieniądze i ta korporacja Cię rozpieszcza w pewnym znaczeniu, że jak ja zawsze mówiłem, tak powtarzałem, nie wiem na ile to jest prawda, że jakbym był, nie wiem, w kasie kasjerem, to łatwiej by mi było rzucić pracę, bo nie mam nic do stracenia, jest najniższa i zawsze wrócę. A tutaj mam budowanie prestiżu, stanowisk, bo to były stanowiska menedżerskie, dyrektorskie ostatnie i tak dalej. Dostajesz jakieś auto, nie wiem, auto służbowe i tak dalej. I nagle tego nie masz, więc to rozpieszcza, ale z drugiej strony zabiera, ja to uznałem, taką wolność, najlepszy czas naszego życia. Ktoś mi powiedział z gości, no kurczę, stary, ty masz 30 parę lat, do 50 jest życie, koniec później. Później masz choroby, problemy, nic ci się nie chce, nie pojedziesz i twoje życie już wygląda takie, nie jest złe i tutaj nie mówimy, że jest, tylko że już nie cieszy cię takie korzystanie z życia, wyjazdy, szaleństwo, nie wiem, i libacje nawet, jak ktoś lubi, nie? I to jest ostatni okres i teraz i albo w Łukasz, korporacji... szczere pytanie, czy mając dzisiaj już odrobinę więcej tej pewności siebie, bo zrobiłeś bardzo dużo. Czy rzuciłbyś z tą wiedzą korpo parę lat wcześniej? Zdecydowanie. Rzuciłbym wcześniej, zacząłbym wcześniej to rozwijać i to zostanie pewność i trochę ten brak pieniędzy, bo zawsze sobie mówiłem, ja chcę być niezależny finansowo. Jak będę niezależny finansowo, to wtedy będę mógł robić wielkie rzeczy. I teraz to jest takie trochę gonienie czegoś, co Ci ucieka, bo w takim sposobie nigdy możesz nie być, bo zawsze Ci może być mało i tak dalej. Ale masz rodzinę, masz kredyty, masz mieszkanie hipoteczne i tak dalej. I korporacja z drugiej strony, żeby też usprawiedliwić, też mi trochę pomogło. Ja kupiłem 2 mieszkania na wynajem. Gdzieś tam ziemię zainwestowałem, jakieś inwestycje i tak dalej. To wszystko było z pieniędzy w korporacji. Dzisiaj jest to trudniej, bo te pieniądze przez inflację i tak dalej korporacje nie podwyższają, więc był jakiś dobry czas w korporacji i na pewno nie jest to złe, ale jakiś okres. Nie przesadzać, nie? I to jest, ale jeszcze, żeby Ci szybko powiedzieć, to ja zawsze próbowałem przedsiębiorczość. Ja pamiętam, jak w pierwszej korporacji ja woziłem soki z Nowego Sącza wyciskane, które dzisiaj są już w workach, a wtedy nie było, to zrobił gości pod Sączem i sprzedawałem w korporację. Auto miałem takie siadnięte, że się powiem, że zawieszenie padnie, rozsiedzenie rozłożone, a ja jadę i tymi sokami później rozwożę. Później miałem startup z kolegami. Miałem firmę, projekt taki duży, motoryzacyjny, gdzie nie dogadaliśmy się ze wspólnikami. Długa historia, ale na szczęście oni wyszliśmy z tych udziałów i ja dostałem pieniądze, za które miałem na wkład własny na mieszkanie, które kupiłem. Nie, niedawno robiąc biznes misję, bo ich poznawałem, zgłosił się jeden z takich milionerów, który chciał kupić kanał. Ja nie chciałem
sprzedać tego kanału, ale zrobiliśmy spółkę i zrobiliśmy, no mega fascynujący gość, będzie w książce. Zrobiliśmy spółkę, firma nazywała się Chewing, która zbierała się Pokemony, pandemia trochę zabiła, ale też wychodząc dostałem od niego pieniądze za udziały, więc jakby też się działo coś po boku, były inwestycje w mieszkania, były nieruchomości, więc to nie jest tak, że jest ten etat i nie było mi strasznie ciągło i chciałem przejść, więc to były chyba tak jak prawdziwy przedsiębiorca, czy jak w Stanach, że próbujesz, jest, siadło, więc przechodzę, nie? Super. Ale trwało długo, nie ukrywam. I jeszcze właśnie ostatnie, bo to muszę skończyć, że każdy jak był dzieckiem, ja i w takiej biedzie, może jak miałeś trudno, chciał mieć pieniądze i to gdzieś zawsze zostaje. Nie ma co oszukiwać, że pieniądze nie są ważne, bo dla mnie są cholernie ważne i dla każdego. I to jest taki bullshit, że powiesz, nie, inne wartości, bo mając pieniądze możesz mieć inne wartości, bo masz największą walutę, jaka dla mnie jest czas. Masz czas na rodzinę, mogę robić projekty, mogę pomóc komuś za darmo, mogę, nie wiem, dzisiaj spać do 12 i to jest cholernie ważne, ale to daje ci tylko pieniądze, więc to jest to poczucie w głowie, dążenie i uświadomienie sobie, że w korporacji tego nie zrobisz. Bo im dłużej pracujesz w korporacji, dostajesz większą kasę, dostajesz awanse, ale zabierają twój czas, czyli największą walutę. Pracujesz już nie 8 godzin, tylko pracujesz 12, 15, 20, nawet jak jesteś w domu z rodziną, bo masz w głowie, czy ja tak miałem nieraz na projektach w poprzedniej jeszcze pracy, czy na pewno wszystko zrobiłem, czy nie zawaliłem, czy jutro się wytłumaczy, co jest dalej. I ja mówię, ja nie żyję, ja nie mam czasu, to jest takie więzienie dla mnie, że rano się budzę, robię do końca, mam pieniądze, spoko, ale nie korzystam z tego życia. I teraz obserwując ludzi takich jak ty i innych, mówią, kurde, ten sobie pojechał, ten spał do 12, ten nic nie robił, ten właśnie w ogóle mu się nie chce, a trzeci zmienia świat i jeździ, używa tego. Ja mówię, co się dzieje, to gdzie ja w ogóle żyję, jak można inaczej żyć, nie? I to cały czas mi w tym głowie zmieniało na te próby. I ta zmiana nastąpiła w wieku 37, 8 lat? 7 lat, 37. Okay. Tak. Trochę okay. Trwało. No. Parę pytań, może humorystycznie. Czy Polska przetrwa zimę, Łukasz? Wiem do czego mówisz. Wiem, o co pytasz. Wiesz co, to są pytania... Ja pytam o ciebie, ale okay. Pytam też troszeczkę o widzów. Ostatnio nawet w mały stand-up poszedłem, jeśli chodzi o nasze rozmowy. Dlaczego, powiedz, jest tak, że jak poruszamy tematy bardzo istotne, uważam, że takim... Ja tak subiektywnie uważam, że właśnie ta przemiana w człowieku, praca po pracy, kwestie inwestycyjne, to są tematy ważne. Czy my nie lubimy się bać trochę na zapas? Czemu oglądalność mają te miniaturki, te ikonki, gdzie jest pytanie, czy Putin nas zastrzeli i czy przetrwamy zimę? Wiesz co? To jest, cały czas na to próbuję odpowiedzieć. Próbowałem walczyć 8 lat na kanale wcześniej, zanim to wystrzeliło, właśnie dając cudowne tematy, wiesz, jest super, jak się rozwinęła doktor Jenneris, jak zbudował potęgę i tak dalej, i to się nie oglądało. Michał Sołowow, wiele osób. Setkę najbogatszych Polaków, tak, którzy tam są 30 receptą, parę, tak. Kuźnią w ogóle jakiejś przedsiębiorczości. Tak. Ja wręcz kpię sobie też, bo to bogactwo aż tak duże, to jest, myślę, to jest nie, jakiś to jest, tam fetysz jest... dziwny. Tak. Natomiast jak oceniasz generalnie nas jako Polaków? Czy my nie martwimy się na zapas? Jest tak. I to jest, ja widzę to po sobie, że się często, bo to przy kamerach zawsze wszystko pięknie, ładnie, ale sam wiesz, z tyłu jest 10 zmartwień o zdrowie, o rodzinę, nie wiem, dzieci się rodziły, cała panika, czy będzie dobrze. Kiedyś walczyłem bardzo mocno z boreliozą, będąc prawie na drugim świecie. To jest historia, która też mi trochę zmieniła życie i zawsze są te problemy. I drugie, ja próbowałem o tym myśleć, być może to właśnie Fakt zrobił tą robotę, czy te media, które szedłeś jako dziecko, czy stałeś gdzieś na przystanku, a tu okładka właśnie taka typu, że właśnie czy nas Putin zaatakuje, nie? Dzisiaj w skrócie. I my chyba sami do tego przywykliśmy, że to czytamy. I to jest dla mnie smutne, ja próbuję, może tak, się nam uda. Czy my się nie nakręcamy? Czym innym chyba jest strach, czym innym jest ostrożność? Ja chciałbym, żebyś albo podpiął się pod tą tezę, że tak robisz po prostu, bo trzeba, czy robisz tak, bo troszkę tego chcemy? Ja myślę, że to jest odpowiedź bardzo ciężka i dwie rzeczy w tym jest, nie? My trochę chcemy tego usłyszeć, bo my nie chcemy powiedzieć dzisiaj nieruchomości, my nie chcemy usłyszeć, że mieszkania nie stanieją, nie? Bo wszystkie, dużo jest przesłanek, że one nie stanieją, bo ceny materiałów, prądu, różnych rzeczy wzrastają. Ludzie, którzy pracują u ciebie, no podniosła się minimalna, ludzie też chcą żyć, zarabiać i tak dalej, więc są przesłanki, że nie, ale my chcemy usłyszeć, że mieszkania spadną o 50%, bo my tego chcemy, czekamy, żeby było taniej. My chcemy usłyszeć, czy Putin nas zaatakuje i powie, że on nam zaatakuje, jakie są scenariusze. Być może to jest trochę po to, że chcemy się jakoś zabezpieczyć o naszą przyszłość, nie? Czy to jest bezpieczeństwo, czy to jest paraliż? Czy to jest wymówka?
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że to jest trochę bezpieczeństwo mimo wszystko, że my chcemy poznać ten negatywny scenariusz, żeby się na niego przygotować, że jak my poznamy, no bo wiesz, jak powiesz, że jest pięknie, to możesz przegapić coś, co jest złego, nie? I teraz jak my mówimy też o trudnych rzeczach, o tych, że może być ciężko, że może, nie wiem, firmy upadną i tak dalej, to wydaje mi się, że firmy mogą z tego też coś wynieść, bo mówią, kurde, okej, ale on powiedział, może trzeba się przebranżowić, może trzeba szukać odnogi, a może muszę się zareklamować w nowych mediach, jak jest social media, bo ludzie tego nie widzą, że dzisiaj social media sprzedają. Dzisiaj jak masz w gazetce produkt, a ktoś wystąpi, opowiada o produkcie, to ten, kto wystąpi, sprzedaje emocjami, uczuciami, poznajesz osobę i się utożsamiasz. Ktoś ostatnio powiedział, dzięki temu, że ktoś wystąpił, dla mnie ta osoba jest tak jakby znana, nie? Czyli staje się. I teraz to robisz też po to, żeby ludzi trochę wyedukować. To nie jest tak, bo wiesz, straszenie dla mnie to by było takie, że no nie wiem, Putin nas uderzy, zamykajmy się w domu, umieramy, koniec, nie? Nic nie będzie. I to jest takie smutne, nie? Ale jak ty dasz okładkę po to, żeby ludzi zaciekawić, a materiał jest naprawdę wartościowy, to uważam, że warto to robić, bo no tak niestety wygląda dzisiaj świat. I teraz jak chciałbyś robić dobre okładki i robiłem, mówię, to 8 lat, no to wyobraź sobie, jak działa YouTube. Wchodzisz na YouTube, wpiszesz cokolwiek, i teraz dostajesz 30 okładek. I ty wybierzesz takie, że jest w Polsce wspaniale, czy wybierzesz takie, jutro nie będziemy mieli co jeść, jutro nas zaatakują, pojutrze będzie bieda, nie? No to od razu jesteś, nie wygrasz z tym, nie? To po prostu choćbyś tego nie wygrasz. Czy możemy zaryzykować, że ostra, ale słaba merytorycznie okładka, bardzo dobra treść. Bo fenomen, wiesz, nikt nie ogląda, nikt nie czyta okładek. Okładka jest tylko po to, żeby sięgnąć książkę, natomiast tych wyświetleń masz na tyle dużo, że musi być tam coś musi w środku. Być treść. I musi być to bardzo dobrze przez Ciebie poprowadzone. Także co, jakiś wspólny mianownik, trochę ostrzeżenia, trochę strachu, trochę emocji, znaczy, trochę przestrogi. Myślę, Kuba, nie, że to się też zmienia, bo było dużo o jakichś tam biedach, teraz ludzie już tego mają za dużo i zmieniają. Ja myślę, że obserwowania tego, co robią wszyscy, jak to się zmienia i trochę bycia albo trendseterem, ustawiania tego, albo różnego jakby próbowania, bo są wywiady, które pozytywnie zrobiły dużo w zasięgów i to jest znowu takie testy, to jest takie jak biznes, przedsiębiorczość. Ty coś sprawdzasz i albo idziesz w to, albo się wycofujesz. Sprawdzasz i dzisiaj może być tak, bo mamy sytuację, jaką mamy, czyli jest bardzo źle i tak dalej i to jest okej, ale jutro tego nie będzie, bo wydarzy się coś dobrego, nie? Nie mówię, że to musi, ale no nie wiem, wydarzy się, że dostaniemy jakiś projekt, dostaniemy cokolwiek i warto śledzić na bieżąco, nie? Więc jak chcesz wyróżnić, ale przede wszystkim, tak jak mówisz, rozmowa, bo jak będzie zła rozmowa, to okładkę ludzie wejdą, ale już nie udostępnią, nie podadzą dalej. Jak masz zarąbistą rozmowę, to ludzie się tym dzielą, udostępniają, działa wiralnie i to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. To jest też fenomen, że ta treść się liczy. Nawet tutaj dzisiaj z operatorem Adrianem rozmawialiśmy, że okej, światło ważne, kamera ważna, ale tak naprawdę ważna jest treść, ważny jest człowiek, ważne jest to, co masz w głowie. Tego chyba brakuje dzisiaj w ogóle w telewizji, w prasie. Chyba nawet w internecie. Troszeczkę tam, kto ma jakie buty, kto ma jaką sukienkę, kto dzisiaj nie ustawił, to nikogo to nie interesuje. Przynajmniej tutaj u widza, który chce te parędziesiąt minut swoich. I ja z tym walczę jeszcze, żeby ci powiedzieć trochę, no bo tak jest, że w internecie jest ta konsumpcja, nie? To jest tak, że ludzie się chwalą. Ostatnio hitem są dzieci, które mają nastolatkowie, 19-20 lat, robią sobie filmiki, ile mają na sobie kasy ubrane, nie? I tam są dzieci, które mają po, nie wiem, 50, 60, 70 tysięcy na sobie torebkami. Ja mówię, co poszło nie tak? Jak ja miałem buty kupić za 300 zł, to był szczyt, trzeba było robić, za kurde... Za 50. Za 50, ale wiesz, jak byłem już takim nastolatkiem, chciał się mieć dziewczynę Nike za 300, szczyt, spodnie, nie było lewisy. Nike'ów za 300, słuchaj, no może... Ja pamiętam, jak ojca, naprawdę, to... Ja nie jestem z biednej rodziny, z normalnej rodziny. I Forerun była taka marka. 50 zł kosztowała Adidas. No i było to niedostępne, nie? Wiesz, jak widzisz, no ja też chodziłem w tenisówkach za 10 zł, takie all stary były. Trzeba było na to w jakiś sposób zarobić, tak, poczekać, nie? Zarobić i tak dalej. A dzisiaj jak dzieci mają 70, myślę, 70 koła na sobie, moi drodzy. I są większe, naprawdę, torebki Louis Vuitton. To my się od nich musimy może uczyć. Może musimy właśnie z nimi rozmawiać i pokazać. Łukaszu, wróćmy na ziemię. Powiedz mi, wizerunek to jedno, jakaś rzeczywistość to drugie. Co Cię zaskoczyło na plus, na minus w tych polskich milionerach? Kilka rzeczy na plus, powiedzmy. No bo spędzasz z takim człowiekiem pół dnia. Często się przyjaźnimy, bo sam różne przyjaźni, ktoś się nie widzi gdzieś. Ale wiesz, nie wszystko ci oczywiście człowiek powie, nie wszystko ci pokaże, ale czujesz, czy ktoś... Okładka, no to jest wiadomo, tak, u ciebie to jest jakieś tam przekłamanie, więc na Forbesa sobie tam każdy wykupi i zrobi ładne zdjęcie.
Jacy ci ludzie są naprawdę? Co cię zaskoczyło? Wiesz co, kilka rzeczy. Jakby zaczynając, ja zawsze mam jedno standardowe pytanie o dzieciństwo, bo chciałem wybadać i mówię, mam dzieci, chciałbym dać taki przekaz innym, jak wychować ludzi na ludzi sukcesu. To nie chodzi na ludzi, którzy będą mieli dużo pieniędzy, bo twoje dziecko może być księdzem i niech ono będzie szczęśliwe, czyli robi to, co kocha. Może mieć misję pomagania, dlatego jest też biznes i jest misja, a może mieć duże pieniądze, a jakkolwiek, niech ono to pozna, nie? I dlatego ich pytam. I pierwsze, co odróżniało, to jest ten sukces taki, że jako dziecko był bardzo aktywny, jakieś grupy przynależności, przewodniczące, jakieś inne zajęcia i to naprawdę zaprocentowało, to jest praktycznie większość. Czyli jakaś nadaktywność, tak? Nadaktywność, nie takie spokojnie, tak, że gdzieś tam, i to jest fajne jako rodzic, żeby gdzieś tych dzieci przynajmniej próbować, to nie chodzi, to masz zostać przewodniczącym, ale weź spróbuj to, zobacz, czy nie kręci cię to, czy na wycieczce może gdzieś tak jakby próbować o tym mówić. Drugie, to osoby bardzo dużo czytają książek, osoby, które są z pierwszej strony gazet, nie wiem, 60 parę lat, jakiś przedsiębiorca, ja mówię, że w wolnym czasie jedzie, czy też czyta książkę. Ja mówię, no tak, patrząc na rodzinę, jakiś wujek, czy jakiś kiedyś dziadek, no to czytał książkę i ogląda telewizję, czyta gazetę jakąś tam, co najlepiej, to jest przegląd sportowy, jak się interesuje sportem, ale inne gazety właśnie, o których mówimy, i ogląda seriale, nie, te wszystkie, które są. I to jest taka cecha, która mnie na plus zaskoczyła. Trzecie, totalna uśmiech na twarzy, pozytywne podejście. Tam nie ma czegoś takiego jak narzekanie. Wydaje mi się, że tym narzekaniem i to nie, że właśnie, że czytasz tylko takim wewnętrznym, że źle, że się nie da. Ja mocno wierzę w taką moc takiego pozytywnego myślenia i tak dalej, że lepiej się rozmawia z ludźmi, jak ja przyjdę do ciebie, powiem, jest fajnie, uśmiech i tak dalej, niż powiem, kurczę, ale mi słabo, nie idzie, to jest źle, to wszyscy kradną i tak dalej. To jest dużo gorzej według mnie. I te osoby mają tą taką charyzmę, to czym cię zarażają, że chce się z nimi przebywać, że wychodzi gość, a ty czujesz taki niedosyt, mówi, kurde, ale bym jeszcze z nim pogadał, jeszcze to, są niedopowiedziane tematy. I to jest to totalnie na minus często. I no wady teraz, wady polskich. Wady milionerów, to jest milionerów. Tak, na pewno jestem pracoholizm i to naprawdę tutaj mogę powiedzieć z Michałem Sławowym, jak umawiałem wywiad, 5 lat trwało umówienie wywiadu, 5 lat dzwonienia i tak dalej. I to było fajne, że nie powiedział spadaj, nie? Tylko gdzieś tam się to udało i dotarło, ale raz pamiętam, powiedział nawet przed 24, zadzwoń, nie będę wracał z pracy. I on wyjechał z pracy w aucie i wtedy ze mną rozmawiał. Mówię, kurczę, co to właśnie za życie, to co ja mówiłem wtedy. Ja byłem przeładowany do, nie wiem, do 19, mówię, to ja to doceniłem, to jest nic. Jak gościu cały czas pracuje, on to lubi, to jest jego pasja i to rozumiem. To nie jest tak, że on, o Boże, muszę pracować. On się w to wciągnął, ale ja bym tak nie chciał żyć, nie? I to jest ten pracoholizm. I drugie, tu świętej pamięci Kazimierz Pazgan, jeden z najbogatszych Polaków, twórca Konspolu, Potęgi i tak dalej, powiedział, że jego największą taką porażką życiową, o której gadaliśmy, to było to, że prawie nie znał dzieci, że spędził ten czas taki jakby rozwijania biznesu na biznes i zapomniał o rodzinie. I to są rzeczy, które się już nie cofnie czasu. I to jest ważne, żeby pamiętać. Oni mają tego świadomość, tylko często jest za późno, nie? Więc jakby nie zawsze tylko robienie pieniędzy i nie na tym się powinniśmy skupiać, bo zaniedbujemy. I często się tak zdarza, że ktoś ma duże pieniądze i nawet wśród gości, ale rozbita rodzina, nie ma, żona odeszła. Jeden z gości powiedział, to jest hit w ogóle, że on nie chce być na liście najbogatszych Polaków, bo jego znajomy trafił na tą listę i wtedy żona się dowiedziała, jaki mają majątek i od niego odeszła z tym majątkiem, bo ona nie była świadoma. Wiesz, czasami lata 90 to po prostu żona zajmowała się domem. Jak się dowiedziała, to znalazła sobie faceta, zobaczyła, ile mają pieniędzy i odeszła, więc on nie chce być. Mało tego, że się zaczęły jakieś kontrole, ludzie się zaczęli, wiesz, krzywo na to patrzeć i tak dalej, więc nie zawsze to pomaga. Nie? Czy ty, Łukasz, nie sądzisz, że my trochę jesteśmy beneficjentami właśnie czasu czy epoki, że zobaczyliśmy to pokolenie po transformacji bardzo bogatych ludzi i ja mam wrażenie, że mimo jakichś wielkich majątków, wycen, do tego szczęścia się nie kupi. Czy nie sądzisz, że możemy pójść troszeczkę bardziej cwaną drogą, żeby mieć dobrą robotę, tak jak ty miałeś, mieć fajny zawód, jak chyba mamy teraz właśnie, typu chociażby ten YouTube, jakieś inwestycyjne mieszkania, mniejsze firmy, żona tutaj zresztą na tych tutaj paruset metrach miała jakiś showroom odzieżowy, który mi prowadziła, dzisiaj będzie projektowała wnętrza. No nie trzeba być, kurczę, miliarderem, żeby sobie pojechać do Indonezji, czy wiesz, na Mazury, czy nawet kupić jakąś droższą kurtkę za, nie wiem, tam 2000, to dzieci już by do niej nie chciały, ale no my jakoś tam przemęczymy. Czy to nie jest jakiś wytrych, czy to nie jest jakiś klucz? Tak, ja myślę, że kluczem właśnie do szczęścia to jest pierwsze to uświadomienie sobie, że właśnie nie tędy droga, czyli tylko pieniądz, bo pieniądz często psuje, tracisz te relacje, tracisz ludzi. Jak masz ten czas i uważam, że szczęśliwe życie, i to rzeczywiście dużo osób potwierdza, i ci na szczęście młodzi milionerzy tak właśnie zarabiają, że wiedzą, że ważny jest ten czas z znajomymi, rodziny, imprezy i tak dalej, to jest rewelacja, bo to jest tak, że jak... Jeszcze wtrącę się, czy kiedyś ci ludzie byli dla nas autorytetami? Mhm. Tak mówisz, Kulczyk na okładce, Sołowow,
Kto tam był jeszcze w tej pierwszej piątce? Żona pana Kulczyka. Tak, Grażyna. Igor Klaja chyba teraz jest gdzieś tak. Ale jeszcze tak za czasów studiów. Starszych. Wiesz, no człowiek no, wiesz, to oglądał. Znał się Roman Kluska, sobie sam zasada. Dokładnie, ale wiesz, człowiek to oglądał za młodu i się trochę modlił. Do takiego tak. Bożka, że wow. Tak. Dzisiaj tak troszeczkę tak chyba tak czy nie zmieniasz, że priorytety tak. Się trochę zmieniają. Zmieniają się że priorytety. Mieć fajne życie, ale nie przepłacić. Tak, wydaje mi się, że tak trochę te czasy, takie dobre czasy, że właśnie są te korporacje, mówię, ja zawsze będę je chwalił, że na jakiś czas to jest naprawdę super sprawa, spowodowało, że osoby, które no nie miałyby takiego startu, mówię, ja mieszkając w bloku, pamiętam, jak marzyłem o tym, żeby zostać przedstawicielem handlowym, bo dostałem stajczęto służbowe, mógłbym zaszponować na osiedlu, że mam samochód, nie? I to byłoby pewnie szczyt marzeń, a ja mogłem jakby sięgnąć po więcej i trochę się rozwinąć i móc inne rzeczy robić. To spowodowało, że jakby mamy trochę tych pieniędzy i trochę bardziej zaczęliśmy być świadomi tego, bo to wtedy z tym się wszystko wiąże. Masz work-life balance, zaraz pójdziesz zdrowo jeść, pójdziesz na fitness, na crossfit i trochę zobaczysz w koło tego, oczywiście ty sam musisz wybrać i ten autorytet rzeczywiście się przenosi i dobrze to powiedzieć, że to jest trochę takie cwaniackie życie, żeby mieć z każdego po trochę, żebyś jednak dbał o tą rodzinę, tak jak się mówi, że stare rzeczy się naprawia, a nie wymienia i to trochę tak jest, nawet też znajomym powiedział w jakimś jednym wywiadzie, że 10 razy mógł zmienić żonę, nie? I było różnie blisko i tak dalej, ale nagle jak to uświadomił sobie, to im dłużej był, tym to docenił, bo wszyscy, co zmieniali jego znajomi, nie byli szczęśliwi. Kolejna, alkoholizm i różnie, a on jakby naprawiał i na końcu jest mega szczęśliwy, nie? Co było złe, to sobie były kłótnie i tak dalej, naprawiło się i poszli dalej, nie? I to jest takie ważne, żeby nie poddawać się, tak jak w biznesie, być konsekwentnym i mieć każdego po trochę. I ja bardzo jestem tutaj właśnie twojej tutaj tezie o tym, żeby mieć jakieś nieruchomości, mieszkania, jakby dla mnie się to sprawdza, dla wielu znajomych, szczególnie z tych starych dat, mnóstwo inwestują w nieruchomości, się to mega sprawdza. Uważam, że to jest taka droga do minimalnej wolności, do tego lepszego życia, a nie przepracowanie się. I to takie pozytywne cwaniactwo jest dzisiaj chyba w modzie. Ja widzę, że wielu przedsiębiorców, nie wiem, no, znasz ich na pewno więcej z wywiadów, ale wpadło w taką pułapkę nie tylko pracoholizmu, ale inwestoholizmu. Pompujesz tą firmę jak taki wielki balon, odkładasz konsumpcję na później. Mówisz, że dzieciaki jakieś mają ubrania po parę dziesiąt tysięcy, a myślę, że często miliarder nie kupi czegoś lepszego, bo mu po prostu żal, kiedy niestety do trumny raczej tego wszystkiego się nie zabierze. Ja nie mam, myślę, może będą tu jacyś goście ultrabogaci, ale chętnie ich zapytam o to, po co? Bo to jest chyba ważna rzecz, o złapanie tej potrzeby i mam wrażenie, że obserwując twoje rozmowy, moje rozmowy, jakieś przemyślenia chłopaków z kanałów obok, że nasze pokolenie tych 30, 40, 50-latków skręca w zupełnie innym kierunku, bo pokolenie pewnie tam 15, 20-latków to są te kurtki w cenie naszych samochodów, ale my szukamy chyba czegoś innego. Co jest zmorą, powiedz, polskich przedsiębiorców, polskich milionerów? Z czym mają najtrudniej na naszej ziemi? Wiesz co, myślę, że z ludźmi innymi, czyli niestety jeszcze dalej ta mentalność taka trochę zazdrości tego, trochę, że jak się udało, no to jak własna żona? Po lekturze Forbesa odchodzi od ciebie. Odchodzi, dokładnie, to pokazuje, nie? I tak dalej, ale niestety trochę takie zepsucie, że brak nam wiary z zewnątrz, żeby nas wspierali, tak jak ci mówiłem, chciałem kanał i nie było tam takiego wsparcia poza rektorem, który wierzył, ale on mi sam nawet przyznał w wywiadzie, że Łukasz, ja nie wierzyłem, że to ci się uda, że ty wytrwasz w tym. Ja myślałem, że to będzie dobra, 2-3 odcinki, koniec. Nie? On sam jakby to powiedział, bo robiliśmy później kolejny wywiad, że on jest mega dumny i nie wierzył sam w to, że to się uda i to też pokazuje na zewnątrz, że zaraz jest kontrola, jak ten ma samochód, mam jakiegoś tam znajomego, co ma jakąś kolekcję Ferrari i tak dalej, to zaraz ktoś komuś podpowie, żeby mieć kontrolę, bo może on to ukradł, może zarobił i to jest takie smutne. Miewa się ta szkoła nauczyła tego takiego wsparcia. Ufaj komuś bezgranicznie. I to też są słowa rektora, które są bardzo ważne, że daj komuś tak jak w szkole na zaufanie, każdemu na starcie szóstkę i niech on cię nie zawiedzie. Jak on cię zawiedzie dopiero... To jest jego problem. To jest jego problem i spada jest oceny. I on sam powiedział, rektor, to jest, ja się z tym w 100% i tak samo żyję, że jak ja wszystkim zaufam, to na 100 osób niech mnie 5 oszuka i 5 będzie oszukanych i ja na tym stracę, ale 95 dalej mi zaufa i bezgranicznie pójdziemy do góry, nie? Słuchajcie, zobaczcie, ja tak tylko się przysłuchuję, tylko tu prosty robaczek, natomiast na pierwszym miejscu powiedziałeś o zawiści i zazdrości, na drugim miejscu powiedziałeś o braku wsparcia, a my się wszyscy denerwujemy podatkiem, ceną prądu, inflacją, Putinem i Kaczyńskim. Bo ja też tak to trochę czytam empatycznie, że to są tylko tematy może nie zastępcze, bo to są tematy techniczne. Drożeją ci surowce, drożeje cena pracy, jest większa konkurencja.
ale przedsiębiorca ma największy bałagan często w swojej głowie i w swoim domu. Zgadzam się. Albo w swoim w ogóle otoczeniu, gdzie wychodzi ponad jakąś przeciętną i zaczyna mieć po prostu walkę. Wcale nie walkę z inflacją i z podatkiem. I to mówił sam Łukasz Smolarski. Tak, znaczy ja się tu zgadzam i... Czy ty tego doświadczyłeś, Łukasz? Zdarza się, to są nawet jakieś kanały gdzieś tam mówią, że wiesz, o ten, no to się pyta dlaczego i tak czuć trochę taką nawet zazdrość, że ktoś by ci mógł, to by ci wbił ten nóż i to jest takie smutne, bo ja zawsze się staram pomóc i chyba wszyscy nie mam dzisiaj i to jest takie najważniejsze, że ja na dzień dzisiejszy 37 lat, będąc już przedsiębiorcą, ale robiąc te rzeczy, ja nie mam wrogów, naprawdę, ja staram się dla wszystkich pomóc, ja sprowadzałem ludzi do Warszawy, do pracy, do korporacji, ręczyłem, ludzi nie znałem nawet, ale dobra, był Sącza, to będzie super pracownik i tak dalej, bo chciałem wszystkim pomóc, ja się nauczyłem tego, żeby im dasz więcej, tym zyskasz. I nie mam wrogów. I teraz i to jest takie smutne i cały czas z tym walczę, bo bardzo cholernie jest ciężko, tak jak mówisz, jest podatek, są kontrole, zaraz cię urząd, bo cię nakabluje, ale jak ty masz wsparcie, masz znajomych, którzy sobie choćby poradzili, oni mówią, słuchaj, ja też miałem, siądźmy, ci pomogę, nie wiem, nie idzie mi w biznesie, to nie wiem, ja słyszałem, że to jest warto, ja ci mogę pomóc, ja ci, nie wiem, udostępnię kawałek lokalu, jak jest drogi prąd, podzielmy się, ale rozmawiajmy, miejmy dialog, starajmy się ratować ten biznes, komuś pomóc, nie? Nawet jako przedsiębiorca, i to jest też ważne, zatrzymaj się i komuś pomóc, tobie poszło, to nie bądź taki zawisny, nie jeździ z wyciągniętą ręką, z zimnym łokciem i jeździąc tam Maybachem, tylko wsiądź i weź kogoś mniejszego, kogoś, kto może mu nie jeść, kogoś na lokalnie, poświęć mu, nie wiem, 4 godziny, zaproś go na kawę i powiedz, co jest u ciebie, jakie masz problemy, słuchaj, no to ja ci z doświadczenia powiem tak, 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 zrób to za darmo, naprawdę to się 5 razy wróci. Nie? Czy Łukasz, trochę podsumowując teraz ten rozdział, czy w kontrze do sportu, czy w kontrze do polityki, czy w biznesie nie jest tak, że 1 + 1 daje 3. Przecież nawet tego typu dzisiaj nagranie. Ty jesteś moją bezpośrednią konkurencją. Ja twoją. Robimy podobny materiał, podobne nagrania. A no nie ma tutaj zazdrości, nie wbijamy sobie. Dokładnie. Ja uważam, że różnego rodzaju sojusze, jakie robisz ze swoimi widzami, z firmami, które promujesz, z innymi youtuberami, to się u nas chyba krosy nazywa, to co my nawet dzisiaj robimy. Chciałbym pokazać ciebie od kuchni, twój biznes od zaplecza, że mam wrażenie, że to ciężko tak obliczyć, żeby 1 + 1 dało -2. Kto zyska, tak. Kto straci, bo w polityce myślę, wśród aktorów, w sporcie no jest odrobinę takiej rywalizacji wprost, która nie pozwala współpracować, a w biznesie mam wrażenie, że te synergie po prostu działają. Ja chciałem jeszcze, żebyśmy lekko tutaj powiedzieli o wielkiej integracji. Taki podprogowy przekaz, tak, żeby jak ktoś chciał, to się po prostu zapisał. Byłem. Natomiast to było moją biznes misją, żeby ludzi łączyć na żywo. Jak gdyby internet super, oglądanie filmów super. Jak oceniasz, powiedz, tą wielką integrację 4.0? Też ja, jeżeli mogę od zaplecza mam powiedzieć, bo jaram się teraz tą kolejną edycją, ale ostatnio, kiedy występowałeś ze mną i jeszcze Sławek Mencen był dzień wcześniej, właśnie w ten piątek wieczorem, do klubu weszło 1800 osób na Before Party. Właściciel powiedział, że czegoś takiego nie widział, prowadzi to, nie wiem, chyba z 10 czy ileś lat. Ja nawet czytałem, że chyba właśnie w tym klubie był Snoop Dogg. Był Snoop Dogg, popatrz sobie, ale nie było tylu ludzi. Dokładnie, Kuba, tylko jak to się dzieje, że przedsiębiorcy chcą wsiąść w samolot, chcą wsiąść w auto? Czy ty widziałeś tam złą energię? Nie, i Kuba, wiesz, tutaj właśnie warto o tym powiedzieć, co powiedziałeś, że ta współpraca u ciebie nie czuć, ja nie wyczułem i myślę, że wszyscy takiej chamskiej właśnie zazdrości, robienie czegoś na pokaz, takiego, że no nie wiem, chcesz kogoś wykorzystać. To jest tak, że to jest chyba inteligencja albo doświadczenie, że się przybyłeś z latami, jakbym był może 20 lat, albo ty i byśmy zaczynali kanał, to może było, chcę być najlepszy, pokonam ich, zniszczę i tak dalej, nie? Ale my mamy inne podejście. Gdzieś tam się nam udało trochę. Co, ja ci od razu się usprawiedliwię. To jest inna siła. To jest masz 25 lat, 27, chciałem się bić ze wszystkimi. Dokładnie. Naprawdę, ja potrafiłem zrywać plakaty jakiejś konkurencyjnej szkoły. Dzisiaj widzę, że współpraca się po prostu opłaca. I ja to samo widzę. I mało tego, ja widzę, że choćbym ja na przykład 500 imprez, to zawsze bym znalazł na to, żeby powiedzieć, że to jest zajebista impreza, że będę cię wspierał, będę jakby zawsze możesz wystąpić niezależnie. I to jest takie ważne, żeby mieć takie poczucie i chyba nam się udało być w tym biznesie, że tak możemy, bo właśnie nie rywalizujemy, bo to jest tak, że ja zawsze mówię, rywalizujemy. Kuba, konkurujemy, ale myślę, że pozytywnie. Nie, bo to jest tak, że jak ty u mnie wystąpisz i nawet wystąpisz w innych kanałach, jak ktoś gdzieś ogląda, to jeszcze trafi na mnie, jak ktoś oglądnie. To jest nie, że tylko u mnie i koniec, zniszczę. A czy to może być jakiś też sygnał właśnie dla przedsiębiorców, którzy trochę się boją wyjść z cienia, którzy myślą w kategorii jakiejś szufladki, trochę klapków na oczach, że tu szkoda się wychylić, tu szkoda pokazać, tu nie warto,
tu stracę. To jest właśnie to, co ci powiedziałem, że właśnie super, że robisz takie imprezy i to są duże imprezy, bo 2000, teraz może 3000 osób. I to jest to, co ja powiedziałem, że zaufaj ponadprzeciętnie, zaufaj bardziej niż ufasz, bo my właśnie się boimy. Przedsiębiorca dzisiaj polski się boi, kurczę, nie powiem, że mam majątek, bo mi zabiorą. Nie wychylę się, będę jeździł starym autem, bo się ktoś dowie. No to co to za życie? To ja robię po to, że ja mam wszystkiego się bać, trzymać i umrę i najwyżej właśnie moje dzieci rozwalą, bo sprzedadzą cały majątek i nie wiem, nie daj Boże, narkotyki czy jakieś inne rzeczy. Najgorsze co może być. No i teraz to zaufanie. Idź i powiedz, co robisz, pochwal się tym i według mnie trafisz na nawet 5 osób, które będzie złe, ale 5 na dobre i one cię pociągną i zrobisz coś więcej. I po to jest takie fajnie, że przyjdźcie, podzielcie się, bądźcie na tym, poznajcie się, bo to jest właśnie cecha małych przedsiębiorców, bo wiadomo, że jak jesteś duży, ci się udało, zaprosić cię do tego Forbesa, pójdziesz na brylujesz na imprezach i nie potrzebujesz może tego. I czasami to też jest smutne, że możesz zapomnieć o takich. Ja się mega cieszę, że wielu gości do mnie przyszło, są tacy, co nie przyszło, się nie zgodziło, uznali, że nie i tak dalej. I to jest takie smutne, to co powiedziałem, że jak ci się udało, przystań na chwilę i pomóż komuś, kto jest ktoś daleko na dole, ale pomóż mu, bo być może on kiedyś zmieni świat, być może dzięki tobie on wynajdzie coś, co zmieni w ogóle ludzkość i ty będziesz tym ojcem sukcesu, nie? A nie myślenie tylko o sobie tu i teraz. Szczególnie, że ci ludzie dzisiaj, tak jak powiedziałeś, 50 parę lat i 30 i tak dalej, wiedzą, że mają ten czas. Tak jak ja mówię, ja zapierdzielałem naprawdę bliźniaki, praca na etacie, biznes, misja, inwestycja, budowanie domu, jakieś tam walki z chorobą i ja zawsze mieszkanie mówię do każdego, mieszkanie pod wynajem, wykończenie i tak dalej. Ja zawsze mówię, ja zawsze mam czas, jak chcesz, to się spotkamy, ja zawsze mam czas i nie ma czegoś takiego. I też w ostatnim wywiadzie ktoś powiedział mega mocne słowa, że to jest nasza wymówka, że nie masz czasu. Dzisiaj jest to modne, że mówię, choć chcę się z tym spotkać. Okej, dobra, sprawdzę w kalendarzu, to za miesiąc mam czas, na godzinę zjemy. Ja mówię, co poszło nie tak, jak ja mieszkam na Sączu, jadę po prostu bez zapowiedzi po pracy, przyjeżdżam do ciebie, Kuba, cześć, otwierasz mi drzwi, napijamy się, porozmawiamy i to jest super. Ale trochę nie? Tak było. Trochę tak było. I ja Łukasz, do tego dążę. Nie trzymaj tej plakietki swojego, bo taką fakturę wystawisz, ja się nie pozbieram. Nie, nie będzie tak źle, ale jakby kończąc jeszcze te słowa i ktoś ostatnio z gości powiedział, słuchaj, to jest tak, że to jest tylko wymówka, bo masz 37 lat, jesteś mega zabieganym przedsiębiorcą, robisz 24 na godzinę, jesteś sam i nagle poznajesz super dziewczynę, w której się zakochujesz. I co, nie znajdziesz czasu? Znajdziesz. Zakochani zawsze mają czas. To ja chcę jeszcze powiedzieć tylko o tej imprezie, że też uważam, że raz na rok, dwa po prostu warto wyjść. Trzeba, warto, ale zobaczyć innych ludzi. Mi to dało mega powera. Nie chodzi o to, czy coś kupisz, czy coś sprzedasz. Najgorszy chyba mit to, że ktoś się czegoś nauczy. No nie nauczysz się, jeżeli ktoś czytał 100 książek i nic nie zrozumiał, to kolejna konferencja mu nic nie da. Natomiast jeżeli wyjdzie 30 dzików, bo łącznie z seminarium inwestycyjnym będziemy mieli 30 prelegentów. Pierwszy raz reprezentację 9 kobiet. Bo to też już nie chcę tego wątku poruszać, ale kobiety to już w ogóle, jak faceci są w cieniu, to kobiety są w cieniu cienia swojego faceta. Ale wyjść do ludzi. Dzisiaj, że jesteśmy w Łukaszu w takich czasach ku przestrodze, że musimy się obudzić. Tak jak ktoś na etacie miał wygodnie, dzisiaj po prostu mu pewnie nie wystarczy i musi się za czymś rozejrzeć. Musi się przyznać do tego, że mu się nie zgadza w bilansie i musi albo coś wymyśleć, albo obniżyć loty. A nie zrobisz tego niestety do kamery. Więc wielka integracja ludzi przedsiębiorczych, nie tylko dużych przedsiębiorców, 7 i 6. Ja w każdym razie jako organizator bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia tutaj jako prelegent, jako współorganizator, jako tutaj też mam napisane patronat, taki wiesz, medialny, ja bo ogląda cię bardzo wiele ludzi. Zawsze będę to wspierał, zawsze cenię właśnie, że zrobiłeś takie miejsce dla ludzi i też chciałem powiedzieć, bo dużo jest zarzutów i sam pewnie wiesz komentarze, że szkoleniowiec żyje i tak dalej. I dwie rzeczy, żeby to usprawiedliwić, ja bardzo z tym walczę, bo to jest takie kurczę, mega demotywujące. Przecież nikogo nie zmuszamy, nie chcesz to nie iść, nikt ci nie namawia, musisz tam być i tak dalej. To jest ciężka praca, to jest tak, jak ktoś robi nawet szkolenia, to ktoś powiedział i to jest przecież mądry, jesteś przedsiębiorcą i sprzedajesz, niech to będzie ubrania i nagle pojawia ci się rynek, który ty znasz i ludzie chcą to kupować, to jak ty tego nie zrobisz, to nie jesteś przedsiębiorcą, to nie jest przedsiębiorczość, bo zamykasz sobie coś, czego masz wiedzę. Nie, tak samo ze szkoleniem. To jest po to, żeby się spotykać. Oczywiście ktoś to nie robi charytatywnie, bo to kosztuje mnóstwo pracy, ale dla człowieka. Ludzie, wspierajmy to i mówmy, patrz, jest coś biznesowego, jak idziesz na studia, wydasz, stracisz 5 lat i kupę kasy, jak zapłacisz na to, nie? A tutaj jest raptem jeden dzień i teraz chodzi o to, żebyśmy właśnie jako ludzie się wspierali, a nie kłócili, czy tak, bo nie chcesz, to nie robi. To jest dla mnie zawsze odpowiedź, ja nie komentuję, nie robię hejtu, jak coś mi się nie podoba, jestem z tyłu, nie? A jak podoba mi się i widzę w tym jakąś chęć, wizję, jak to pomagam, to po prostu tym promuję. Dlatego zawsze powiedziałem, choćbym robił 500 imprez, to zawsze ja będzie... Ja widziałem, Łukasz, jak to po prostu działa. Zresztą byłeś nie tylko na Wielkiej Integracji, byłeś też na dwóch obozach.
więc widziałeś, jak to wygląda w praktyce karpa czy w przygotowaniu. Także na wielką integrację zapraszamy. O martwieniu było. Kurczę, już dużo tematów wyczerpaliśmy. Mieszkania sprzedałeś, czy nie? Nie, co ty? Nie sprzedam tak jak ty. Jestem trochę z wizą. Może mi chcesz powiedzieć o tym, co ty? No właśnie. Bardzo proszę. To, ale zadać bo pracują te mieszkania, czy nie? A to czekaj, może zadaj pytanie, bo tak było. Nie, wiesz, ciebie po pierwsze pytanie, w co inwestuje Łukasz Smolarski? Wiesz co, to jest od lat właśnie trochę nauczony, jako dziecko, nastolatek dostałem książkę, to jest też dzisiaj, mogą się śmiać, Potęgę podświadomości, ślepo uwierzyłem, powtarzałem i tak dalej i później gdzieś dostałem znowu Bogaty ojciec, biedny ojciec i tak dalej, więc dla mnie te nieruchomości były, widząc gdzieś tam w rodzinie osobę, która kupowała takie mieszkania, więc ja pierwsze pieniądze oczywiście na kredyt wziąłem, kupiłem mieszkanie na wynajem w Warszawie. Kwota za metr, jeśli mogę? Powiem ci tak, 42 metry, była to dziura w ziemi i bardzo wahałem się, czy kupić kawalerkę na Ursynowie, czy na Wilanowie, na miasteczku Wilanów, dziurę, która się budowała, wszyscy wtedy mówili, teren podmokły, dziura, przymakają syf, a ja jakoś tak znowu miałem intuicję i mówię, ja tam zainwestuję. I za 42 metry z garażem i piwnicą. Piwnica była hitem, walczyłem o nią, bo było 9 piwnic na 240 mieszkań. Obiecali, później nie było. Mam. Wynajmuję potęga osobno. Potęga podświadomość. Potęga podświadomości. I za to mieszkanie zapłaciłem 299 tysięcy złotych za stan surowy. Lat temu, jak się dzieci rodziły, 7. Okay. To był dobry moment. Zarąbisty. A dzisiaj ile jest warte? 700 tysięcy jedno mieszkanie kosztuje w tym bloku. Oczywiście musiałem wykończyć, nie? Ale wykończenie wtedy ja pamiętam, bo gdzieś to mam koszty 60 tysięcy złotych, robocizna, materiały, wszystko. Wtedy tak się zamknęliśmy. Ale wzrosło razy dwa. Nominalnie. Wzrosło razy dwa, cały czas od 7 lat się wynajmuje i odbierając klucze od pierwszego, goście zażartował, nie miałem totalnie pieniędzy, mówi, jak tam panie Łukaszu, żeby pan kupił, a ja mówię, a ja znowu zażartowałem, a jakby mi pan sprzedał, bo już ceny trochę rosły, w tej samej kwocie to bym kupił, mówi, wie pan co, jest takie zarezerwowane, pierwsze miało być takiej promocji, bo ja dokładnie szedłem, oni to zaczynali, a ja mówię, no to biorę, nie mając kasy, właśnie wtedy znowu być może potęga świadomości, ci moi wspólnicy z tego startupu zapłacili mi pieniądze i to był wkład własny 20% na to mieszkanie wtedy i kupiłem takie samo mieszkanie. Obok w bloku, identyczny na ostatnim piętrze, chciałem mieć na ostatni, żeby był widok. Nie jest to dobre, bo nie ma balkonu, osłonięcia, więc leję po balkonie, patrząc z perspektywy, ale od 7 lat one się wynajmują, pracują, jest mega, mega... Kupiłeś po 300, 7 lat temu, dzisiaj są warte 700, 750 mówisz, tak? A ile miesięcznie generują do przychodu wiesz co, pasywnego? Ja jestem tanio wynajmuję, to jest około 3000, ja w tym już zabrałem opłaty za sztukę, nie? Z opłatami, z wszystkim, płaci tyle najemca. Nie chcę tak podwyższać, podwyższałem po trochę. Fajnych mam najemców, nie zmieniają, są super goście. Ostatnio nawet powiedział, to było śmieszne, bo mogłem to wykorzystać na korzyść. Mówię, Łukasz, to jest tak zarobiście, się tak zaprzyjaźniłem, że ja i tak tam chcę mieszkać. I się pyta, czy ja cały czas nie chcę sprzedać mieszkania, nie? Więc jako mógłbym powiedzieć, o no to on tam będzie, to jeszcze mu przywinduje, bo nie wyjdzie, że tam robię imprezy i tak dalej. Wspólnie bardzo dbają o mieszkania i to jest fajne, że ja na przykład poczułem, że kupiłem w premium lokalizacji, premium mieszkanie. Zresztą widziałeś domy, bo to kolejna inwestycja. Staram się premium, bo uznałem, że lokator będzie lepszy, czyli będzie miał kasę. Miejsce jest premium, więc też ludzie chcą tam mieszkać, więc nie będę miał przygód takich, co się słyszy, że nie wyrzucisz i tak dalej. Nie mam takich problemów i uważam to za świetną inwestycję. Później idąc zainwestowałem w ziemię i to też ziemię trochę się udało od rodziny, bo gdzieś się miałem budować no takie długie historie i dużo tutaj zdrowia mnie to kosztowało, właśnie walki nawet z rodziną najbliższą, która najpierw coś zmarł wujek, bliska mi osoba, która mi wychowała, który mnóstwo wartości dał brat mojej mamy i on obiecał, że gdzieś tam dostanę ziemię, po czym jak zmarł rodzina, mówią, wiemy, że miał ci dać, ale może zmienił minutę, przed śmiercią nie ma, nie? I procedura był starym kawalerem, ileś rodziny, dramat po prostu psychiczny, bardzo mnie to dużo kosztowało, ale udało się wykupić, odzyskać całą ziemię. Jak miałem dostać małe, to teraz udało się kupić wszystko, więc... Mówimy o działce w Rożnowie. Nie, jeszcze w Nemsonce, z widokiem na Tatry. To jest taka działka hit-hitów, ja tam jestem zakochany, bo jako dziecko zbierałem jabłko, robiłem siano w polu, grabiami robiłem, nienawidziłem tego, jak było siano, to się chowałem, żeby tylko nie robić, ale do dzisiaj zbieram jabłka i to jest hektar ziemi z widokiem na Tatry, działka budowlana, Sącz leży w dziurze, więc ty widzisz całe miasto i się czuję jak San Francisco. Jakieś plany budowlane? Na dom, tak. Następnym roku zaczynamy budowę, chciałbym wrócić do Sącza i to jest taki plan. Oprócz tego właśnie, znowu trochę bycie przedsiębiorczym, ściągnąłem do Warszawy kolegę, z którym studiowałem, siedzieliśmy w stół. Do jego mamy przyszła kobieta alkoholiczka, która chciała sprzedać ziemię. On chciał się budować. Oni pojechali,
do Rożnowa, jak zobaczyli na końcu świata, że tam nic nie ma, jeszcze nie wiedzieli nawet, że jest wejście do jeziora, bo były drzewa i to ty byłeś jak ładnie, ja tam musiałem to wszystko ładnie wyczyścić i oni mówią, nie chcą tam mieszkać, to ja mówię, to daj mi namiar, no okazało się, że kobieta nie ma ziemi, tylko udział, ten udział był tak tani, że po prostu jakbym go nie kupił, to byłem idiotą i więc ja mówię, kupię, niech on sobie siedzi, najwyżej nic nie odzyskam i znowu taki niespokojny duch, rok czasu na studia poszedłem, kobieta była w Lombardzie i tej działki nie sprzedała za bezcen. Ja ją kupiłem, czekała chyba na mnie i dostałem w akcie notarialnym dwóch współwłaścicieli. Nie miałem telefonu, pojechaliśmy do drugiego, dostałem kobieta, jakaś jedna powiedziała dramat, że nie sprzeda, drudzy świetni ludzie, ale chcieli się dzielić. Później zaprzyjaźniliśmy się z córką, którzy robią fantastyczne meble, widziałeś między innymi i tak dalej. Udało się, że zgodzili się na sprzedaż jakby i to dzień po Wigilii. Teściu najlepiej jak powiedział nawet, dobra, oni kupili, poczekaj może z rok, dwa, zobaczą, że jest obcy, może się wystraszą, może sprzedają. A więc co ty, jedziemy od razu, nie? Następnego dnia po Wigilii od razu jechaliśmy w pierwszy dzień świąt do domu. I udało mi się nabyć całe 5 lat też takiej determinacji walki o przekwalifikowanie, o jakieś podłączenie wody, prądu, gazu, zmiany słupów, cały teren, walka z Naturą 2000. Przeszedłem dokumentacji tyle i trochę, jak się mówi, że przedsiębiorca im jesteś starszy, nic się nie chce, bo już mi się nie chce, jakbym wiedział, ile mi to kosztowało, ile czasu, to bym tego nie robił, naprawdę. Gdzieś coś lepiej było jest. Kupić mniejszą działkę, zrobić, ale jest i uważam to za świetną inwestycję, domek stoi. Mówimy o najmie krótkoterminowym. Teraz tak. Nad jeziorem Rożnowskim. Nad jeziorem... A jak cię można wygooglować? Woodlake Rożnów, jak wejdzie lub zobaczcie u Kuby w odcinku, dom w cenie mieszkania też jest, dom to jest taki, jak my się sprowadzimy do Sącza, trochę tam pomieszkujemy i czasami przyjeżdżamy, nawet to było najlepsze, że będąc po budowie mi się nie chciało tego wynajmować, nie? Łukasz, taka mała przestroga, bo ja oczywiście gratuluję inwestycji, ale czy twoi koledzy, koleżanki z korporacji zabezpieczyli się kupując jakieś ziemie i mieszkania przez 20 lat pracy czy 15 lat pracy? I to jest smutne, że wiesz co, jest tak, jeśli popatrzysz na ten starszy rok, czyli 50 plus, 60, tak, to taki właśnie jak ja przyszedłem i to były takie ostatki w korpo, że pracownik korpo to jest taki, że pracujesz i kupujesz mieszkania, nie? I tam masz lat 55, to masz dwa mieszkania dla dzieci i tak dalej, ale to była jedyna inwestycja, którą, i to było dobre właśnie, że nie wiem skąd mieli pracownicy korpo, ale to było takie naturalne, że pracując w korpo kupisz sobie mieszkania. Czyli nieźle zarabiasz dzisiaj, zabezpieczasz, tak, zabezpieczasz się i kupujesz, starość. Tak, i to było normalne, i to jest, i to było fajne, a dzisiaj totalnie nie. Młodzi żyją w wynajmowanych, nawet nie chcą mieć swojego. Ja namawiałem z rodziny kuzyna przez wiele lat, żeby kupił swoje mieszkanie, kupił jak już była pandemia i jak ja go namawiałem, jak było po 300, a jest po 700, kupił po powiedzmy 600, nie? A jakby mnie posłuchał wcześniej, miałby już drugie tyle na mieszkaniu. Ja to zawsze wszystkim mówię, zacznijcie od mieszkania, nie? I dużo osób zaczyna od, nie wiem, superfury, kupuje sobie za 150 tysięcy samochód, czy 200 zamiast wsadzić to w mieszkanie, nie? Ja też jeżdżę starym samochodem, mógłbym pewnie sprzedać mieszkanie i kupić sobie, nie wiem, Italię, Ferrari, która mi się marzy, bo kocham samochody, bo to jest też, że gdzieś tam... Poczekają, słuchaj, te samochody. Poczekają, niech dokładnie. Czekają. Ale nie za długo, bo znowu to jest tak, jak będę siwy, stary, powiedzą, kryzys chce wyrywać dziewczyny, nie? A nie o to chodzi. Ja kocham te samochody. Chodziłem do samochodówki, dźwięk silnika, tak jak rozmawialiśmy o BMC, którą też masz R6, mam taką samą w silniku. Mistrzostwo świata. I to jest też taki mój biznes, ta przedsiębiorczość od lat. Mój tata jeszcze właśnie w latach 89 składał maluchy. W garażu przywoził części z fabryki i w garażu z kolegą składali maluchy, wywozili je na giełdę i zarabiali dużo drożej, gdy sprzedawali niż w salonie, bo wtedy były przedpłaty. Czekało się parę lat, więc gdzieś tam przedsiębiorczość była i ja trochę mam ten dryg, że jak widzę tanie auto, potrafię go kupić, zarobić. Hitem to był właśnie samochód Saab, tu mogę powiedzieć, kupując go za 19 tysięcy, sprzedałem za 15 tysięcy, dokładając tam kilka, udało się go sprzedać za 89, nie? I to w krótkim czasie. I to jest tak, że ja uwielbiam stare samochody, mam trochę wyczucie, mam jakiś tam stary zabytek i gdzieś jak widzę, to kupuję. Mamy z bratem malucha, mam Fiat Uno, który jest legendą i tak dalej, autobiznes misji, ale myślę, że znam się trochę na samochodach i myślałem o tym, żeby nawet czy kanał o tym prowadzić, czy zająć się bardziej profesjonalnie, ale znowu, mieszkając w dużym mieście, nie masz garażu, dostęp do mechaników i tak dalej, ale kręcą mnie stare samochody, uważam, że to świetna inwestycja. Łukasz, ty nie masz wrażenia, że dostałeś trochę drugie życie? No teraz tak się czuję, mówię, pierwszy raz jestem, nie muszę się spieszyć, jest poniedziałek, my siedzimy, a ja wiesz, mam totalny luz, nie? Jak ja do ciebie przyjechałem i ile, kiedy ja u ciebie, półtora roku temu? Z półtora roku temu, tak. Pierwszy raz. Ja nie mogę mu wierzyć, jak młody człowiek jest taki trochę zadowolony, ale trochę smutny. Trochę osowiały. Pamiętam jeszcze wtedy tą twoją operację kręgosłupa, że trochę cię bolało fizycznie, trochę psychicznie, trochę wypalenia. Poskładałeś jak gdyby elementy do kupy. Ja życzyłbym każdemu z was i każdej z was, żeby umieć to drugie, czy trzecie, czy której życie z kolei znaleźć, bo gratuluję ci formy. Dziękuję. Miło psychicznej.
Finansowej to pewnie może jeszcze nie, bo ten internet będziesz sobie monetyzował, ale inwestycje pracują, dzieciaki odchowane, żona przepiękna, uśmiechnięta, rozwód skończony. 15 lat ta sama, nie? Więc... Wiesz, ileś, u mnie to samo, od 2007 roku. Tak samo jak ja, no to widzisz. To tak, ale myślę, że poskładaliśmy przed tą 40, ty to już w ogóle pięknie, te elementy tej układanki, jak gdyby czeka nas chyba fajny kolejny rozdział, także życzę ci samych sukcesów. Na koniec jeszcze parę trudnych pytań. Na otrzeźwienie. Cezary Graf czy Cezary Głuch? I A czy B? Cezary Graf czy Głuch? Nie no, zdecydowanie Trader 21. Największe marzenie. Materialne. Jakbyś mógł kupić sobie dzisiaj, czy to będzie ta Italia? Wiesz co, marzyło mi się zawsze Porsche 911. Trochę mi się to zmienia i myślę, że chciałbym jednak Ferrari, jeśli chodzi o takie marzenie. Czerwony, jeśli chodzi o Ferrari, ale muszę powiedzieć, że moim marzeniem jest też takie danie wartości zmiany świata. Ja naprawdę to wszystkim mówię, że ja bym chciał, że ktoś, jak umrę, to naprawdę to jest pycha, ale żeby ktoś postawił pomnik, ten Smolarski to zrobił zajebistą rzecz. I zawsze to mówię, nie żebym wysadził bombę i będzie rozjebał pół miasta. Droga Rada Miasta Nowego Sącza, szanowni Państwo. Kwota, ile dom Ferrari kosztuje? Z 800-900 tysięcy, może 1 100 000? Wystarczy na pomnik. 600 pierwsze Ferrari się zaczyna, tak. Pomnik pewnie taniej, nie? To dwa pomniki. Tak. Zrób sobie i w Warszawie jeden, Smolarskiego, Business Missy. Nie, to nie chodzi o to, bo żartuję, to ja bym chciał ludzie. Chodzi o to, że wiesz, tak napisał ktoś książkę i ją czytasz, nie? No to ktoś powie, że ja razem z Kubą zrobiliśmy jakiś ruch i dzięki niemu pobudziliśmy przedsiębiorczość. I dzisiaj ludzie, tutaj był kiedyś sądecki eksperyment, że ludzie są w Polsce przedsiębiorczą rzeczy. I jak my byśmy mieli minimalny wpływ na to, to to jest właśnie naprawdę cel życia, nie? Że chciałbym dać ludziom, ja zawsze to powtarzam, to co ci powiedziałem, ten zlewozmywak, żebyśmy w Polsce robili zarobiste rzeczy, żebyśmy mogli razem wspomóc ten biznes i żeby wszyscy rosnęli. I to jest dla mnie takie miejsce życia. Ale trochę życia. Nie jest tak? No jest, robimy. I to jest tam miejsce, dlatego widzisz mój uśmiech, nie? Ale jeszcze dalej, to jest tak, jak ktoś powiedział, dla mnie wciąż mało. Jeszcze, a nie jeszcze, sądzisz, że jest jeszcze sporo do zrobienia? Święte słowa, nie? Ty musisz nad sobą pracować. Ja to już w ogóle muszę nad sobą pracować. Sporo widzów, bo niektórzy już nie muszą, ale wielu widzów musi nad sobą pracować, czy w każdym razie powinno, że jesteśmy we wspaniałej, mimo tych wszystkich perypetii politycznych, trudnych, że jesteśmy w takiej fazie cywilizacyjnej od tysięcy lat, że kurczę, chociaż możemy spróbować. Jeżeli ci się chce, to można się wyrywać z biedy, można zmienić zawód, można sobie zbudować domek nad Jeziorem Rożnowskim, można wziąć ferrarkę w leasingu, można jechać z dziećmi, tak jak ja wczoraj byłem nad morzem w Sopocie, chodziliśmy 10 kilometrów. Można mieć firmę dużo, można mieć mało, można nie mieć firmy. Także to jest chyba... To co mówisz, to jeszcze dodam słowa świętej pamięci Ingwara Kamprada, założyciela IKEA. On powiedział mądre słowa, że większość rzeczy wciąż nadal jest do odkrycia. I dokładnie. To jest bardzo ważne słowa, nie? Że to nie jest tak, że wszystko mamy. Nie? Teslą nie będziemy, Einsteinem nie będziemy, ale myślę, że w naszych małych życiach można zrobić naprawdę dużo dobrego. A ja myślę, Łukasz, że swoją pracą bardzo ciężką przez 10 lat zrobiłeś bardzo dużo dobrego w życiach, jeżeli tak można powiedzieć, innych ludzi. Za to bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Za to się napiję. Napijmy się. To nie był partner odcinka, ale... Mocny. Przywieźli wodę fantastyczną. Także pijemy wodę Red Bullową, kraniczankową. Dziękuję ci z całego serca za przyjazd. Wierzę, że jeszcze być może kiedyś spotkamy się na kanale tutaj moim. Być może u ciebie, dając odrobinę wiary. I chciałbym bardzo, żebyś na te moje 40 urodziny właśnie 6-7 stycznia się pojawił. A jeżeli inwestujesz w mieszkania, to jeszcze to seminarium inwestycyjne. To też mi się udało zrobić takie coś, że... Ja bardzo dużo przeszedłem tutaj. 12 naprawdę inwestycyjnych guru w 8 godzin. No to bardzo fajnie, cieszę się. Ja myślę, że dużo, jeszcze mało się też mówi o właśnie ziemi, którą ja jakby udało mi się walczyć o odralnianie, odlesianie, od... Wiesz, walkę z naturą i to jest też fajny temat, myślę, inwestycyjny, bo mieszkanie jedno i to jest super łatwe i też się zgadzam najlepiej, bo łatwo zarabia, ale są też fajne miejsca, tak jak mi się udało ziemię, że ta ziemia może ci naprawdę wystrzelić, jeśli chodzi o wartość, nie? I to jest tak, że ziemi nie przybywa, nie? I zdecydowanie. To jest bardzo fajne, fajnie, że mówisz i że robisz te rzeczy, bo no, nieruchomości też są mi bliskie. Też mam kawałek działeczki. No właśnie, no i to trzeba pomyśleć, wiesz, i to jest... Marzeń jest dużo, nie? I to jest tak, jak ktoś powiedział, że miejmy wysoko, mierzmy, bardzo wysoko mierzmy, dużo więcej niż potrafimy, bo mówię, 10% z tego to i tak będzie zmiana świata, nie? Ja miałem, mam ochotę w tym Rożnale, gdzie byłeś, domek z Lego budować na drzewie, domy na drzewie, restauracje zanurzone w nadnie jeziora i tak dalej, więc rzeczy jest milion. Łukasz, mam taką prośbę. Zakończmy tym miłym akcentem, a ja jeszcze Cię zaproszę i Państwa na 15 minut dogrywki, gdzie już będzie takie, wiesz, poza kamerą.
Chcę zrobić takie... Kuba, teraz zobaczycie zresztą co. Wejdźcie proszę sobie na drugą część filmiku posolonego, popieprzonego i jeszcze z oliwą pikantną. Jeszcze raz dziękuję oficjalnie. Ja Ci, Kuba, dziękuję za to, co robisz. Naprawdę cieszę się i wspierajmy się nawzajem. To jest tak fajnie, jest. Że to robisz. Czapki z głów to robię to samo, także wiesz. Róbmy, wspierajmy się, zobaczmy się. Do zobaczenia na Wielkiej Integracji. Na Wielkiej Integracji. Cześć, cześć. Dzięki. Cześć.